wszystkim bardzo serdecznie, raz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało pingpel z tej strony, kłaniam się nisko po same kapisko. Tak, w tle nie widzicie tym razem gry Black Ops 2 lub jakiejkolwiek innej gry ugranej przeze mnie. Jest to gra ugrana przez jakiegoś tam typka na konferencji PlayStation 4, która ostatnio była, że tak powiem, w nocy. Ja to obejrzałem do końca, ja obejrzałem wszystkie gry, które oni pokazali też. Jest to jedna z tych gier. Jest to Fallout. Nowy Fallout, Shadowfall, czy coś w tym stylu. Ja co prawda nigdy nie byłem fanem takich zbyt futurystycznych gier, typu właśnie Crysis, dlatego też mnie denerwował. Jednak muszę powiedzieć, ta gra podoba mi się i to zajebiście. Według mnie dźwięk jest wyjebany, grafika jest wyjebana, po prostu podoba mi się to strasznie. Jeżeli będzie to dostępne na Xbox 720, bo wiadomo jak to jest z tymi prawami, niektóre gry tylko i wyłącznie na PlayStation wychodzą, niektóre tylko na Xboxa, ale jeżeli miałoby być tak, że będzie to dostępne na Xboxa, to na 100% tą grę se wtedy kupię. Po prostu podoba mi się to zajebiście. Za chwilę właśnie zacznie tu się rozgrywka. Co trzeba podkreślić? Podkreślić trzeba to, że nie jest to jakiś typowy trailer. Nie jest to trailer, wiadomo, każdy jeden trailer zostaje na komputerze strasznie podpicowany jakimiś tam efektami, których pod koniec w prawdziwej grze nie będzie. Jednak to jest naprawdę gameplay z konsoli PlayStation 4. Ci, co oglądali tą konferencję, mogli zauważyć, że stał tam facet z joystickiem w ręce i grał właśnie w to, co właśnie za chwilę będzie widać, jak on się tam porusza, strzela i tak dalej, było nagrane na żywo z tej konsoli. Więc jest to coś zajebistego, według mnie naprawdę dużo pracy w tym tkwi i mi się strasznie podoba. Ja tym razem też nie będę żadnego suchara wieczoru lub czegokolwiek w tym stylu robił. Ja chcę po prostu, żebyście sobie obejrzeli tą całą akcję dla siebie w spokoju, żebyście mogli zwrócić uwagę na dźwięk, żeby mogliście zwrócić uwagę na grafikę. I piszcie oczywiście w komentarzach, jak wam się ta gra podoba. Jak wam się to podoba, czy też będziecie chcieli w to grać, czy też to kiedyś tam se kupicie. Ja pod koniec oczywiście filmiku wmontuję gdzieś tam link do producenta tej gry, strony oficjalnej, abyście mogli zobaczyć wszystkie inne informacje. Ja w tym miejscu się żegnam, zapraszam do komentowania, palowania i subskrypcji. Dziękuję za wszystkie inne subskrypcje, oczywiście już prawie osiągłem 100, więc dzięki wielkie i zapraszam do następnego razu!
Take one!